Jajka są wyjątkowe, to wyjątkowa kolekcja. Od jak dawna pan się zajmuje sztuką zdobienia, w taki sposób sztuką zdobienia jaj? 6 lat temu zobaczyłem w internecie, spodobały mi się, spróbowałem. No, z niepowodzeniami wyszło, no i robię to dalej, wzięło mnie to. Nie każde jajo się do tego nadaje. Trzeba je odpowiednio dobrać, prześwietlić, czy nie ma jakichś przebarwień. Jak są przebarwienia jaśniejsze, to no wiadomo, że jest cieńsze w tym miejscu i na pewno pęknie. Jakie jajka się nadają? No najlepiej gęsie, najpopularniejsze, najgrubsze. Strusie jest bardzo twarde, ale to jest mnóstwo roboty. Tydzień po 10 godzin codziennie to takie strusie można zrobić. To są przeróżne wzory. Jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jest orzeł, są płaskorzeźby, są wzory klasyczne. Skąd pan czerpie inspirację? Z głowy, a w głowie jest właściwie to, co ktoś kiedyś zobaczy, zakonotuje, bądź zobaczy i sfotografuje, potem do tych zdjęć się wraca. Na początku robiłem tylko otworki, potem wydawały mi się takie anemiczne, że bez wyrazu, to zacząłem je nacinać potem jeszcze, czyli frezować. No jak już zacząłem frezować, no to potem wymyśliłem sobie, żeby mogą być płaskorzeźby na tym, chociaż to jest trudne. 0,3 mm jest gruba skorupka jaja gęsiego, a żeby zrobić płaskorzeźbę, no to połowę tego trzeba ściąć. No i to jest dość trudne. Ile jajek na początek pan zmarnował? No na sam początek z takim prymitywnym narzędziem, to zanim zrobiłem 5, to 9 mi poszło. Co drugie było do odrzutu, a teraz już nie, teraz jak wymyślę jakiś wzór nowy, nie wiem jak się do tego zabrać dobrze, no to po drodze coś tam pęknie. Rysuję ołówkiem wzór, część wzoru, bo na całym jaju nie, tylko część, to co akurat będę teraz wycinał. To co jest narysowane ołówkiem zostaje, a cała reszta jest wycięta. Jakimi narzędziami pan pracuje? W tej chwili szlifierko, frezarka mała, dość precyzyjna. Z tych, które używałem, ta jest najbardziej precyzyjna. Trochę mało obrotów, bo 20 tysięcy tylko, mogłoby być więcej. No i frezy najlepsze są w sklepie zaopatrzenia stomatologów. Spotkał się pan z takimi twórcami jak pan u nas w Polsce? Tak, jest taka pani Varatus, która mieszka w Bielsku Białej i brała udział w tym roku nie w konkursie bytomskim. Poza nią w realu nie. Ale w internecie, w świecie jest ich sporo. Gdzie można pana pracę oglądać, kupować? No, na stronach internetowych moich www.joachimorlowski.wordpress.com albo pisanki ażurowe lidera pana na Facebooku. No i tam są wszystkie kontakty do mnie.